jeszcze pomiędzy wkradł się Polonę z Cemol, opus 40, numer 2. No i na początku preludia do opus 28, Emol, Cemol i Dezur. It is the first part of today's recital. Justyna Galant, Polish pianist. She started with three preludes of Frédéric Chopin and the Fantasia Impromptu in a C sharp minor, opus 66. Two waltzes from opus 64 and Polonaise C minor, opus 14, number 2. Już za chwilę zagra dla nas Filip Wojciechowski zgodnie z planem. And now the second performer of today's recital under the Chopin Monument, Filip Wojciechowski. To, proszę Państwa, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu profesor Bronisławy Kawalla. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, zdobył wiele różnych nagród, w tym specjalne wyróżnienie na 13. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncertuje w wielu miejscach na świecie i co roku tutaj pod pomnikiem Fryderyka Chopina, co bardzo cieszy. Do tego nie tylko jako pianista wykonujący muzykę poważną, ale Filip Wojciechowski jest również bardzo uznanym pianistą jazzowym. Właśnie jazz wypełnia jego życie dosyć intensywnie. Zaledwie wczoraj grał na festiwalu jazz na Starówce, no a dzisiaj jest tutaj z nami. Swoje znaczące sukcesy odnosił w zespole Central Eighteen Trio, z którym zdobył wiele nagród na konkursach jazzowych. Występował również w kwartecie Zbigniewa Namysłowskiego, Jerzego Gudmana, z Krzysztofem Jędęckim, Michelem Gejaną. A w 2000 roku Filip Wojciechowski założył własny zespół Trio, które tworzy z Pawłem Wańcą i Cezarym Konradem. No ale teraz w wykonaniu Filipa Wojciechowskiego usłyszymy dzieła Fryderyka Chopina w wersji oryginalnej, bez jazzowych improwizacji. Filip Wojciechowski is one of the few musicians whose artistic career includes both jazz and classical music. He's a graduate of the Music Academy in Warsaw, where he studied with Professor Bronisława Kawalla and won many awards in piano competition, including special award at the 13th International Chopin Piano Competition in Warsaw in 1995. He has given recitals in all Europe, America and Asia as a solo pianist and with his own group, Filip Wojciechowski Trio. Jazz ensemble has been formed in 2000, but he also performed in Gary Goodman Quartet, Zbigniew Namysłowski Quartet, and also with Krzysztof Gajana. Filip Wojciechowski today as a solo classical pianist with a form for Frédéric Chopin composition. Filip Wojciechowski na początek zagra Nocturne Fizdur, opus 15, numer 2, utwór częściowy, kontrastujący z częścią drugą, uważany przez monografistów Chopina za jeden z najpiękniejszych wczesnych nocturnów Chopina. Następnie dwie etiudy z opus 10, C-moll numer 12 i S-moll numer 6. Następnie etiuda As-dur, opus 25, numer 1, do niej napisał Schumann, że mogła to się wydawać, że to harfa eolska. A na zakończenie, no nie może być inaczej, Polonez A-dur, opus 53. No i przypominam, że na zakończenie jeszcze zagrają w duecie Filip Wojciechowski i Justyna Galant. Przed Państwem Filip Wojciechowski.